Tytuł kursu: Zasady sporządzania planów, analiz i sprawozdań. Moduł: Podstawowe miary analizy statystycznej. Temat: Wyznaczanie i interpretacja dominanty. Witam Państwa na szkoleniu. Poznamy dzisiaj jedną z metod analizy tendencji centralnej, jaką jest dominanta. Dominanta jest wartością najczęstszą w rozkładzie. Do jej wyznaczenia potrzebny jest szereg wyliczający lub strukturalny, rozdzielczy, punktowy lub przedziałowy. Dominanta pozwala na wyznaczenie przeciętnego poziomu badanego zjawiska. Nie można na podstawie dominanty wnioskować o tym, w jakim zakresie mieści się badane zjawisko. Dominanta nie uwzględnia wpływu wartości skrajnych, więc nie da się na jej podstawie o nich wnioskować. Jak można dominantę obliczyć? Jeśli bazę do wyznaczenia dominanty stanowi szereg wyliczający lub strukturalny punktowy, to dominantę, inaczej wartość modalną, otrzymuje się przez zwykłe wskazanie. Najczęściej występującą wartością cechy w przedstawionym indywidualnym szeregu wartości jest 1. Wartość ta występuje 7-krotnie. Tak więc dominanta dla przedstawionego szeregu równa się 1, co oznacza, że najczęściej uczestnicy konkursu znajdowali po jednym grzybie. Spójrzmy teraz, jak będzie wyglądało wyznaczenie dominanty dla szeregu przedziałowego. Gdyby dane miały postać szeregu przedziałowego, wartość modalną można by wyznaczyć pod warunkiem zachowania równej rozpiętości przedziałów. Poprzez bezpośrednie wskazanie w takim przypadku daje się określić jedynie, w którym przedziale znajduje się wartość modalna. Do jej dokładnego wyznaczenia wykorzystuje się następujący wzór. Przyjrzyjmy się, jak wygląda obliczenie dominanty dla szeregu przedziałowego. Wśród mieszkańców pewnej miejscowości przeprowadzono badanie czytelnictwa. Zebrane dane na temat liczby książek przeczytanych w ostatnim roku przedstawiono w postaci szeregu rozdzielczego przedziałowego, zaprezentowanego w tabeli. Po zastosowaniu wcześniej prezentowanego wzoru otrzymujemy następujący wynik. Z obliczeń wynika, że mieszkańcy w ostatnim roku czytali najczęściej 4 książki. Dominantę można również wyznaczyć graficznie. Wykorzystuje się do tego histogram, czyli wykres słupkowy obrazujący rozkład badanego szeregu. Wyznaczanie graficzne wartości dominanty rozpocząć należy od połączenia dwoma odcinkami wierzchołków najwyższej kolumny po przekątnej z najbliższymi wierzchołkami sąsiednich kolumn. Następnie, z punktu przecięcia tych odcinków, musi zostać poprowadzona prostopadła do podstawy histogramu. Punkt przecięcia prostopadłej z osią jest wartością modalnej. Kończąc dzisiejsze szkolenie, proszę, by Państwo zastanowili się nad następującymi pytaniami. Do czego służy dominanta? Jakie są warunki niezbędne do obliczenia dominanty? Kiedy dominantę wyznaczamy, a kiedy obliczamy jej wartość? Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.